Panie dyrektorze, co Pana zdaniem jest najważniejsze w przygotowaniach do prezydencji? Od czego zależy sukces naszego przewodnictwa w Unii Europejskiej? Sukces, jak pokazuje przykład poprzedniej prezydencji, zależy w moim przekonaniu od dwóch czynników. Po pierwsze, trzeba mieć jasność, co się chce osiągnąć. Trzeba z tym przesłaniem dotrzeć do partnerów. To musi być agenda aktualna, czyli wpisująca się w bieg wydarzeń w Unii Europejskiej. Nie można powtarzać swoich priorytetów sprzed lat, bo to nie o to chodzi. To musi być agenda, która pod względem swojej atrakcyjności trafi tam do przekonania. To jest jeden obszar. Drugi obszar to jest koordynacja wewnętrzna, sprawność funkcjonowania. Te dwie rzeczy dopiero w połączeniu dają efekt w postaci sukcesu prezydencji. Koordynacja jest istotna, no bo poza tymi spektakularnymi przedsięwzięciami jest także codzienna, bieżąca praca. To ona musi być idealnie wykonana po to, żeby priorytety były właściwie odnotowane przez partnerów, aby się przebić z tym właściwym przesłaniem. To nie może być tak, że prezydencja rotuje się tak naprawdę przed sceptycznymi ocenami poprzez promowanie swoich bardziej dalekosiężnych pomysłów i przedsięwzięć. Czyli jasność co do priorytetów, dobrze skonstruowana, zaktualizowana agenda, którą odpowiednio wcześniej uzgodni się z partnerami, wypromuje się ją w debacie europejskiej. No i praca organiczna, taka solidna podstawa na pewnym froncie działań, pewnym spektrum obszarów. Którą z ostatnich prezydencji uważa Pan za szczególnie udaną? Na którym z Państw powinniśmy się wzorować? Dla mnie są prezydencje, można powiedzieć, w trzech kategorii. Są prezydencje państw dużych. One powinny być dla nas punktem odniesienia, bo Polska też jest krajem dużym, najmniejszym z dużych, ale zawsze. To są takie prezydencje jak niemiecka, jak brytyjska, jak francuska, które miały do zrealizowania ważny projekt. Traktat z Lizbony dzisiejszy w trakcie prezydencji niemieckiej, budżet w trakcie prezydencji brytyjskiej, działania zewnętrzne w trakcie prezydencji francuskiej, antykryzysowe, również G20. To powinien być dla nas punkt odniesienia. Są wreszcie prezydencje rzemieślnicze, bym powiedział, czyli zwłaszcza krajów skandynawskich, ale także Holandii, Luksemburga. Dobrze przygotowane, świetnie przeprowadzone. Mniej spektakularne być może dlatego, że w dzisiejszej Unii Europejskiej to dużym krajem jest łatwiej, mam wrażenie, w trakcie prezydencji realizować swoje projekty. I wreszcie te prezydencje, które owszem załatwiają sprawę, obsługują w Unię Europejską na bieżąco, ale które nie zapisują się nadmiernie dobrze w pamięci. To są zwykle prezydencje mniejszych krajów. One mogą być dobre w sensie sprawnego funkcjonowania Unii, ale tak naprawdę niewiele po nich zostaje. Czy dla nas punktem odniesienia powinny być bardziej prezydencje dużych krajów z ambitną agendą, ale jednocześnie te rzemieślnicze, dobrze przeprowadzone, precyzyjnie skonstruowane państw nordyckich